Tegoroczna edycja konkursu Mix Awards potwierdza to, co pewnie wszyscy wiedzą już od dawna, że jest to jeden z najważniejszych konkursów na rynku i jeden z tych, który w sposób wyjątkowo kompleksowy podchodzi do kampanii. To, co jest warte podkreślenia w tym roku, to, że niezmiennie mamy bardzo mocne trzy trendy. Brand and content, wideo i oczywiście mobile. W tym roku specyfiką prac jury było to, że obrady odbywały się w sposób jawny, natomiast samo głosowanie miało charakter tajny. W związku z czym to, co zaskoczyło, z pewnością zaskoczyła część finalnych wyników. I patrząc po twarzach niektórych jurorów, myślę, że część ma poczucie, że nie dość argumentowała tak dobrze, jakby chciała. Niezmiennie w Mix Awards nominacja oznacza już bardzo duże wyróżnienie. Brąz to kampania bardzo dobra, srebro kampania świetna, a złoto to absolutny hit. W związku z czym, jeżeli ktoś dzisiaj otrzymał którąkolwiek ze statuetek, to zdecydowanie możemy mówić o sukcesie. Jury kilkakrotnie dzisiaj podkreślało, że to, czego oczekujemy, to jest odwaga, kreatywność, a patrząc na kategorie takie technologiczne, to trochę więcej rewolucji i może jeszcze więcej innowacji.